Był to protest przeciwko segregacji sanitarnej, wszelkim formom ograniczeń i obowiązkowym szczepieniom przeciw COVID-19. Jestem przeciwna też niszczeniu gospodarki, lockdownom, temu wszystkiemu jestem przeciwna. Co najbardziej pani osobiście dokuczyło? Było coś takiego? Czy ogólnie, czy coś osobiście dotknęło? Dotyka mnie to, że się chce wprowadzić przymus szczepień w tej chwili. Poszczególnym grupom zawodowym, a myślę, że w przyszłości również po kolei następnym osobom. Najbardziej o to mi chodzi. Żeby walczyć o naszą wolność, o to, żeby każdy miał prawo powiedzieć nie. Kto chce, niech się szczepi, kto nie chce, niech się nie szczepi. I żeby zamanifestować to, tak? A poza tym przeciwko hipokryzji rządzącym, którzy uznali, iż zagłosowali, że oni nie muszą się szczepić, a my musimy, moje dzieci muszą, no troszeczkę coś jest tu nie tak. W proteście uczestniczyli legniczanie kilku pokoleń. Bo nie podobają mi się te obostrzenia, te wszystkie ogólnie, no nie podoba mi się też w jaką to stronę jednak dąży. Takiej ograniczania wolności. Ta segregacja jest jednak taka... Po prostu nie podoba mi się i to i dlatego tu przyszedłem, bo jednak trzeba przeciwko czemu działać. Ja już mam swój wiek, przeżyłam, ale mam wnuki, mam dzieci i chcę, żeby te dzieci żyły w wolnym kraju i gdzie będą miały wolną wolę i wolny wybór. Chcemy zachować dobrowolność, jeżeli chodzi o szczepienia. Nie chcemy być zmuszani do tego. Chcemy być po prostu wolnymi ludźmi i chcemy, żeby konstytucja, która jest nam przypisana, żeby dotyczyła nas, tak dlatego tutaj jesteśmy. Warto się starać i nie poddawać się i dążyć do tego, żeby było normalnie. Protestujący okrążyli rynek, szli krzycząc wolność, wolność czy stop segregacji sanitarnej, a także nawoływali pozostałych mieszkańców do przyłączenia się do protestu.